Witam Cię bardzo serdecznie, Adam Dębowski z tej strony, tym razem o nowej porze, nie sobotniej. Mam nadzieję, że ten moment czwartkowy będzie lepszy do słuchania podcastu, obejrzenia filmu na YouTube albo przeczytania artykułu. Sprawdzimy przez najbliższe tygodnie, czy to będzie lepsza chwila, bo możesz to zrobić teraz albo możesz właśnie w weekend i testujemy. Z jakim tematem startujemy? Od czego zależy zła relacja między szefem a pracownikiem? Co zrobić, żeby ona się poprawiła? W jaki sposób te dwa byty, te dwie postaci w każdej firmie funkcjonują ze sobą? O tym dzisiaj chcę opowiedzieć. Chcę się podzielić swoimi obserwacjami jako szef, który jest liderem firmy, ale jednocześnie jako doradca, który widzi przeróżne problemy, z którymi borykają się czy szefowie, czy pracownicy. I teraz można powiedzieć, że taka idea, czy oni powinni żyć w zgodzie, paradoksalnie nie jest prosta. Jak zawsze zapraszam do artykułu, w którym możesz przeczytać i ułożyć sobie to szerzej, jak i jednocześnie tym razem możesz się w artykule zapisać na niezwykle ważny webinar, który będzie transmitowany o trzech różnych porach, o trzech różnych dniach, więc zapraszam, bo testujemy nowe rozwiązanie. I będzie to kontynuacja tego tematu, więc jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, jeśli chcesz jeszcze więcej praktycznych wskazówek, to zapraszam serdecznie, abyście całym zespołem przyszli na ten webinar, abyście znajomych zaprosili na ten webinar, ponieważ to będzie niezwykle ważne wydarzenie, które będzie nie kontynuacją tego tematu. Ale skupmy się na tym. Okazuje się, że to nie jest takie oczywiste, czy szef powinien żyć w zgodzie z pracownikiem, ponieważ bardzo często to, o czym będę mówić, to jest to, że człowiek ma myśli w głowie, że zbyt dobra atmosfera, że dobre relacje psują później biznes, ponieważ ludzie albo wchodzą na głowę, albo to wykorzystują, albo się rozleniwiają. Z kolei pracownikowi też może być czasami trudno, kiedy ma zbyt dobre relacje z szefem, ponieważ na przykład chciałby odejść do innej firmy, chciałby zarabiać więcej, ale ciężko jest mu powiedzieć, no bo już są kumplami. I okazuje się, że nie ma jednej dewizy, czy powinniśmy być na dystans, czy powinniśmy mieć bliskie relacje. Niektórym wydaje się, tak, najlepsze są super relacje, wręcz przyjacielskie, rodzinne. To po prostu jeszcze się nie sparzyli, ponieważ życie to nie jest ten urywek 2 lat, w którym ostatnio było dobrze, tylko bywa po prostu różnie. I tak naprawdę każdy ma swoją drogę i każdy musi swoje wnioski wyciągać, bo nie ma oczywistej drogi. Czasami prawda jest pośrodku, czasami prawda jest w którąś stronę. I teraz, natomiast aby móc sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka formuła relacji pomiędzy szefem a pracownikiem jest dobra, co powinien robić pracownik, żeby zawalczyć o swoje, co powinien robić szef, żeby osiągał też swoje cele, to o tym między innymi w tym artykule. I teraz w artykule możesz przeczytać, i ja się do tego bezpośrednio odwołam, jakie są myśli, które opisują problematyczne sytuacje między szefem a pracownikiem. Teraz okazuje się, że w tej samej sekundzie, w tej samym momencie na spotkaniu, czy w tym samym momencie, kiedy jedni do drugich piszą maila, jedni mogą mieć jedną myśl, drudzy mogą mieć drugą. Teraz przykładowo. Szef myśli tak, zainwestowałem w człowieka, uczyłem go, rok po roku, a po roku odszedł do konkurencji, bo dostał 500 zł więcej. I teraz to jest jedna z myśli, którą napisał mi jakiś czas temu jeden z moich klientów, który z pewnym żalem myślał o tym pracowniku, myśląc o tym, że tyle mu dał, że tyle zainwestował w jego edukację. A w tym samym czasie, kiedy z pracownikami rozmawiam, oni mają w głowie, ciągle czegoś kazali mi się uczyć, ciągle czegoś wymagali, ciągle on uważał, że powinienem z nim rozmawiać i ciągle się od niego uczyć, kiedy ja nie miałem wtedy czasu na pracę albo po prostu chciałem wykonywać swoją pracę, nie miałem potrzeby ciągłego rozwoju. I teraz, która perspektywa jest dobra, która perspektywa jest prawdziwa, która perspektywa jest lepsza tak naprawdę? Każdy ma swoją perspektywę i bardzo dużym problemem jest to, że ludzie nie rozumieją po prostu swoich perspektyw. I oczywiście i prawdą jest to, i możemy się zgodzić z przełożonym, że może mieć żal do pracownika, ale też pracownik może mieć żal do szefa. Problem jest taki, że nie rozumieli swoich perspektyw. Kolejny przykład. Jeden z menadżerów mówił mi kiedyś tak. Byłem miły, słuchałem. Gdy mieli problemy, mogli przyjść, pogadać. Zawsze pomogłem. W pewnym momencie weszli mi na głowę. Gdy zacząłem bardziej wymagać,
aby więcej dzwonili do klientów, aby raz w tygodniu stali jedną godzinę dłużej, to buntowali się, że nie będą tego robić, że przecież jestem od tego, aby ich wspierać, a nie dokładać im zadania. I teraz to jest problem. To jest problem, ponieważ w momencie, kiedy szef ma takie poczucie, że się stara, że jest tym takim profesjonalnym, nowoczesnym, otwartym, relacyjnym szefem, to w pewnym momencie pracownicy i szefowie boją się, że pracownicy to wykorzystają, że się rozleniwiają, że wytwarza się taka super atmosfera, że głównym celem jest, żeby było fajnie, a nie żeby było skutecznie. Kolejna myśl szefa. Pracownik stale chciał być chwalony. Mnie nikt nie chwalił, sam musiałem zbudować swoją własną pewność siebie. Kolejna myśl. Zawsze budowałem relacje z pracownikami. Nie uświadamiałem sobie, że jeśli nie osiągali wyników, klient był niezadowolony. Nie potrafiłem dać informacji zwrotnej. Bałem się ich uradzić. Bałem się, że odejdą. Tak? Czyli w momencie, kiedy mamy zbyt dobre relacje, to często szefom jest trudno wymagać i znam wiele takich przykładów. Również my sami w naszej firmie nieraz przechodziliśmy przez takie rozkminki w głowie. Kurczę, nie chcemy popsuć tej relacji, nie chcemy, żeby się obraził, nie chcemy, żeby odszedł, ale musimy zacząć wymagać. I to są wyzwania, przed którymi szef stoi. Kolejna rzecz. Kolejny szef mówił tak, drażni mnie, gdy mówią, że nie mają czasu na kolejne działania, gdy widzę, że po prostu źle zarządzają czasem. Ja chcę rozwijać firmę, aby wszyscy szli do przodu, a oni patrzą na czubek swojego nosa. I teraz bardzo często jest tak, że pracownicy mają poczucie, że im się dokłada kolejne zadania, że wymaga się od nich lepszego zarządzania czasem, a szef ich po prostu nie szanuje. A perspektywa jest szefa taka, że trzeba robić kolejne rzeczy, że trzeba działać do przodu, żeby firma się rozwijała, żeby konkurencja tak naprawdę nie zniszczyła naszej firmy, ale tego pracownik nie rozumie. Przynajmniej tak szefowi się wydaje. Kolejny mówił tak, nie mam czasu na tłumaczenie, przekonywanie. Gdy tłumaczyłem, byłem cierpliwy, to traciliśmy czas na spotkaniach. Bardzo wielu menadżerów, liderów, właścicieli firm coś takiego ma, że myśli sobie, ile można tłumaczyć, ile można przekonywać. Jak mu nie pasuje, to niech po prostu wypada z firmy. I często szefowie tego nie powiedzą wprost pracownikowi, ale ze mną się tym dzielą, ale w swoich głowach to mają. Sam wiem, bo nieraz taką myśl miałem, tak? Sam dokładnie miałem, ile można coś tłumaczyć, kiedy jest granica, kiedy można kogoś uczyć, kiedy jest granica cierpliwości, tak? I ostatnia myśl, którą też w artykule zapisywałem. Tak wiele pracujemy zespołem, a oni wciąż nie łapią w locie tylu rzeczy. Paranoja, dopiero jak się wydrę, dopiero jak mają ścisk tyłka, to się mobilizują. Prosty wniosek, bądź mniej miły, a będą lepiej pracować. To jest z kolei myśl jednego z menedżerów sprzed tygodnia mniej więcej, który dochodzi do wniosku, kurczę, relacje relacjami, fajnie, jest miło, ale tak naprawdę dopiero ludzie dają z siebie więcej, kiedy jest zagrożenie utraty pracy, kiedy jest zagrożenie utraty kontraktu, kiedy jest tak naprawdę taka napięta atmosfera i ludzie wiedzą, że muszą się wykazać. Teraz oczywiście ideałem by było, do którego ja zawsze dążę, żeby była partnerska relacja i jednocześnie, żeby wszyscy cisnęli na efekt, ale okazuje się, że wiele firm osiąga taki poziom, że jest dobra atmosfera i ludzie działają efektywnie, ale okazuje się, że mogliby zadziałać znacznie bardziej efektywnie przy mniejszym nakładzie sił, gdyby tylko się postarali. I bardzo wiele osób tak naprawdę nie dociska, nie optymalizuje swojej pracy, nie daje z siebie więcej. Nie mówimy tutaj o cięższej pracy po godzinach, po 14 godzin. Mówię tutaj o tym, że człowiek nie udoskonala swojego sposobu pracy, nie udoskonala swojego kalendarza, nie udoskonala metod, jakimi może zarządzić projektem, sprzedażą, czymkolwiek. Robi to tylko wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie, kiedy jest jakiś problem. I teraz to nie jest łatwe, aby jakby wyważyć te wszystkie rzeczy, w szczególności, że w momencie, kiedy szef ma te dylematy, o których teraz powiedziałem, to pracownicy mają myśl taką, mam wrażenie, że jestem w jakimś gułagu, ciągle czegoś ode mnie wymagają, ciągle mam się uczyć, zmieniać, chcę robić, działać, a nie ciągle się szkolić. Inny pracownik powiedział mi kiedyś tak, drażni mi to, że szefostwo tylko słucha i słucha, a później robią swoje, nie umieją podjąć decyzji, są niezdecydowani. Często muszę sam wymyślić, jak mam pracować. I tutaj jest to kontekst taki, kiedy szefostwo zaczęło stosować bardziej coachingowy, partnerski, tak zwany partycypacyjny styl zarządzania. Czyli częściej słuchali, częściej pytali, częściej dyskutowali i w pewnym momencie po prostu dla pracowników to jest męczące, bo oni nie mają poczucia leadershipu, nie mają poczucia, że szef jest szefem.
Kolejna osoba kiedyś napisała mi tak. Podczas warsztatów dla jednej z firm napisała do mnie po warsztatach takiego maila. Zawsze starałem się na maksa. Robiłem rzeczy szybciej niż inni. Zostawałem czasami po godzinach, odbierałem maile, telefony w weekend. Nie usłyszałem nigdy dziękuję i doceniam. Tak? Podczas warsztatu to do niego tak mocno trafiło, że tak naprawdę tak bardzo się stara, a nigdy nie usłyszał prostego dziękuję i doceniam. W tym samym czasie szefostwo się denerwuje na to, że pracownik tylko chciałby być doceniany, a tak naprawdę prawdopodobnie nigdy tego mu nie powiedzieli, tylko to tkwi w jego głowie. Kolejna osoba kiedyś napisała tak. Moim problemem jest to, że za każdym razem jak osiągnąłem wynik 100-105%, to następnie wrzucano mi więcej. Na przykład zrobiłem 100 tysięcy sprzedaży, czyli o 10 tysięcy więcej niż oczekiwano. Dostawałem w kolejnym półroczu cel 110, a inni, którzy osiągali 80, wciąż mieli target 90 tysięcy. Gdybym robił 89, wciąż robiłbym target, miałbym target 90 tysięcy. Problem w tym, że za osiągnięcie targetu powyżej 80 tysięcy dostawało się 100 zł za każdy tysiąc. Powyżej 90 tysięcy dostawałem 10 zł za każdy, 10 zł za każdy tysiąc. Jaka w tym logika? Bardzo często problem jest w tym, że tracimy motywację, tracimy energię, ponieważ systemy rozliczeń po prostu są słabe. Przepraszam, muszę podłączyć kamerę, bo zapomniałem, żeby mi się nie rozładowała. I to demotywuje, tak? Już nie mówiąc o tym, że właśnie wielu pracowników ma takie poczucie, nie zrobię do końca planu, nie będę idealny, ponieważ wtedy będą wymagali ode mnie jeszcze więcej, a tego to już nie zniosę, ja tego już nie wytrzymam czasowo, czy nie wytrzymam tego już mentalnie, czy nie wytrzymam tej presji, nie? A jednak w biznesie jest tak, osiągnęliśmy jakiś poziom, jedziemy dalej i nie każdy jest na to gotowy. Najbardziej draży, kolejna osoba pisała tak, najbardziej drażni mnie to, że wrzuca mi się zadania i jest ich coraz więcej. Nie patrzy się na to, ile mam już na głowie, a gdy powiem, że nie daję rady, to, bo mam za dużo, to traktują to jako wymówkę. Mówią, optymalizuj swój czas pracy, lepiej zarządzaj zadaniami, mam ochotę wtedy wrzucić im granat do biura. Pamiętam taka wiadomość na Messengerze po jednym z chyba webinarów, jakiejś szkoleń online przyszła do mnie. I tak faktycznie jest. Tak faktycznie jest, że często szefostwo nie widzi. Ja sam często jako szef wpadałem w taką pułapkę, że nie widziałem, nie interesowałem się tym, albo nie dowierzałem, szczerze mówiąc, nie dowierzałem, że pracownikowi tyle coś zajmuje, więc wrzucałem więcej, bo trzeba było po pierwsze to robić. Nie robiłem tego, żeby go krzywdzić, ale po prostu uważałem, że należy to zrobić, bo inaczej no, zostaniemy w tyle z pewnymi projektami. Ale faktycznie czasami nie brałem pod uwagę, albo jakby nie patrzyłem na kalendarz, nie zapytałem po prostu, kiedy jesteś w stanie to zrobić. Albo czasami pytałem, tak jak niektórzy menadżerowie pytają, ale nie dowierzają, dlatego wrzucają więcej. I teraz to jest bardzo ciężki temat, dlatego że ja wiem po sobie, że bardzo często miałem wrażenie, że więcej już nie ogarnę. Ale w momencie, kiedy klient na mnie wymusił, czy rynek wymusił na mnie, jako nowościelu firmy, że muszę dać z siebie więcej, to nagle patrzę z perspektywy 3 miesięcy czy roku i mówię, kurczę, ja robię więcej niż rok temu. I teraz, więc gdybym miał powiedzieć sobie, że więcej, teraz jak to nagrywam, jest 13 marca 2019 roku, gdybym miał sobie powiedzieć, nie, już więcej nie dam rady, to wiem, że to byłoby pewne kłamstwo, bo wiem, że za rok będzie znacznie bardziej wydajny. Natomiast jeśli powiesz to pracownikowi, to on często może się obrazić, ponieważ on nie widzi często tej perspektywy, że mógłby coś robić lepiej. I teraz czasami ma faktycznie za dużo na głowie i nie powinien już nic brać, a czasami faktycznie jest w stanie zarządzać lepiej. Natomiast jak czasami niektórym pracownikom to powiesz, to oni się obrażają, że to jest jakiś wyścig szczurów, że to jest jakieś wysysanie z człowieka ostatnich sił. No i teraz co jest prawdziwe? Co jest prawdą? Ciężko tak naprawdę to stwierdzić. Trzeba z ludźmi tak naprawdę o tym rozmawiać szczerzej. Nie da się, nie ma innej drogi. Jeszcze dwie. To, że szef coś raz wyjaśni, to nie wystarcza. Wymaga od nas zmian osiągnięć, gdy my często nie rozumiemy, o co mu chodzi. Coś sobie wymyślił w swojej głowie i mamy to w 5 minut zrozumieć, nie znamy się na telepatii. Bardzo częsty problem to nazywam pułapką oczekiwań, że szef coś do czegoś dojrzał przez ileś tygodni czy miesięcy, a pracownik ma to zrozumieć według niego w 5 minut albo w 5 godzin. To nie jest możliwe po prostu, tak? To nie jest możliwe. I teraz szef się wkurza, ile ja razy mam to tłumaczyć, a tak naprawdę tłumaczył raz czy drugi po 5 minut i tutaj jest jego błąd,
I wtedy pojawia się taka myśl, kurczę, o co mu chodzi, że jakby pracownik nie jest w stanie tego zrozumieć. Ale z drugiej strony druga prawda jest taka, że pracownicy często się denerwują, ale też nie dopytają. Nie powiedzą szefowi, słuchaj, wyjaśnij nam to bardziej, tak? Wytłumacz nam to bardziej. Nie dopytają, bo biorą na siebie tę informację, która jest w danym momencie. I ostatni przykład. Według szefostwa, skoro pracujemy od tylu lat, nasze zaangażowanie powinno rosnąć, a problem jest taki, że rutyna zabija ciągle to samo. Bardzo często jest tak, że jak szef jest właścicielem firmy albo ambitnym dyrektorem, menadżerem, to z biegiem czasu aktywują mu się kolejne pomysły, aktywuje mu się jakieś kreatywne rozwiązanie, aktywuje mu się jakiś nowy projekt. A pracownik, który wykonuje wiele rutynowych, powtarzalnych czynności, nie ma takiego przelotu, nie ma takiej kreatywności, nie ma takiej potrzeby, żeby tworzyć coś nowego. I okazuje się, że z czasem przedsiębiorca czy menadżer może wzrosnąć i może chcieć więcej, a pracownik wręcz przeciwnie, po prostu wypali się. Teraz, jeśli szef tego nie widzi, to będzie pojawiał się problem. Teraz te rzeczy nie są łatwe tak naprawdę, bo nie wiemy, czyja perspektywa jest prawdziwsza, czasami komu wierzyć, tak? Ja wiem po sobie, że nie mogę dowierzać pewnym swoim wnioskom, że nie dam więcej rady, że to jest maks moich możliwości. Bo patrząc na moje doświadczenia, wiem, że będę w stanie za kwartał czy za rok robić więcej i lepiej niż to, co robię teraz. No i teraz, co jest prawdą? No i można powiedzieć, jeśli nie pasuje ci praca z szefem czy z pracownikiem, no to zawsze masz kilka dróg, tak? Jeśli te problemy, które ja nazywałem albo które ty masz w głowie, temu typu podobne albo inne, są częste, no to masz kilka opcji. Albo możesz założyć własną firmę i być szefem, i ty wtedy będziesz kreował rzeczywistość. Albo możesz zmienić pracę na inną firmę, po prostu w innej firmie. Albo możesz pracować nad zmianą na innego szefa w tej samej organizacji, tak? Czyli możesz po prostu zmienić dział, albo możesz próbować, żeby zmieniono tego szefa. Możesz pracować nad zmianą swojego podejścia, czyli być może to w tobie jest coś do zmiany, być może to twoja perspektywa wymaga zmiany. Albo możesz pracować nad zmianą podejścia szefa, czyli po prostu usiąść z nim i z nim pracować, z nim rozmawiać. I o tym będę mówił właśnie na webinarze, w jaki sposób rozmawiać z szefostwem, w jaki sposób rozmawiać z tym człowiekiem, żeby do niego trafić. Natomiast tak samo w drugą stronę, jeśli ci pracownik nie pasuje, jeśli widzisz, że się cały czas odbijasz, no to powinieneś albo przesunąć go do innego działu, albo go zwolnić i wprowadzić nowego, albo pracować nad jego mentalnością, edukować go. I pytanie, które rozwiązanie jest najlepsze? Ja na webinarze będę mówił właśnie też dla szefów, w jaki sposób podejść do pracowników, więc tam będę mówił o tym, jak rozmawiać z pracownikiem i jak rozmawiać z szefem w bardzo praktyczny sposób. Teraz to, co zaraz powiem, może być wydawać się oczywiste, natomiast jakie są korzyści tego, że będziemy jednak starać się, żeby żyć w zgodzie, żeby siebie zrozumieć nawzajem? Po pierwsze, częste nieporozumienia wynikają z bardzo pierdołowatych rzeczy, z jakiejś jednej sytuacji, gdzie ktoś komuś nie odpisał na maila, gdzie ktoś użył jakiegoś sformułowania, jakiegoś słowa i to zaogniło sytuację i doprowadziło do tego, że ktoś wytworzył sobie opinię o pracowniku albo szefie. I bardzo często jest tak, że jeśli wyjaśnimy tę sytuację, rozjaśnimy tę sytuację, to później po kilku tygodniach, miesiącach czy latach wspominamy z uśmiechem tę sytuację i ona bardzo dużo wniosła. Bo w danym momencie wydaje się coś katastrofalne, wydaje się coś przerażające, wydaje się coś po prostu niemożliwe do przebycia, a okazuje się, że jeśli postaramy się jednak temu zaradzić, że to jest tylko jedna sytuacja czy dwie sytuacje i było nieporozumienie, to wiele z tych trudności, o których mówiłem, tak naprawdę można rozwikłać. Inne wyjaśnienie, dlaczego warto się starać, to okazuje się, że często jest tak, że gdy uświadomimy szefowi albo pracownikowi jego błąd, wyjaśnimy mu kulturalnie, mądrze, że nie zwrócił uwagi na coś, że warto docenić, że warto mieć większą cierpliwość, że warto coś tam, jakby przedstawimy swoją perspektywę, nauczymy się to robić, to wtedy ten szef albo pracownik otworzy oczy i powie, kurczę, wiesz co, faktycznie masz rację, jest to trudne do przyjęcia, jest to trudne dla mnie, żeby to zaakceptować, ale faktycznie masz rację. I bardzo wiele razy spotykam się z firmami, w firmach ze zjawiskiem, że na przykład właściciel mówi, czy członek zarządu o dyrektorze, albo dyrektor o pracowniku. On jest oporny i ja tak naprawdę go nie chcę w organizacji. To jest jakiś debil, to jest jakiś ograniczony człowiek. A później zaczynam pracować z tym człowiekiem i okazuje się, że on
nie był oporny, on nie był leniwy, tylko on nie rozumiał pewnych rzeczy, on nie umiał pewnych rzeczy, a nie dostawał wsparcia. Plus nie umiał pewnych rzeczy zakomunikować i był źle po prostu odbierany. I teraz jak nie być odbierany źle na takich spotkaniach? W jaki sposób pokazywać swoją perspektywę tak, żeby szefostwo albo inni pracownicy odbierali nas dobrze? O tym będę też właśnie mówić. Więc zapraszam serdecznie, kliknij w link pod nagraniem YouTube'a, czy na blogu, czy w podcaście i zapisz się na to nagranie. Jeśli słuchasz czy oglądasz tego nagrania po 14 marca, po 15 marca, czy po 20 marca 2019 roku, to kliknij w link i znajdziesz przekierowanie do dodatkowego materiału, który właśnie rozwinie ten temat. I teraz to, co jest również bardzo ciekawe i mało osób to dostrzega na samym początku, to jest to, że w momencie, kiedy podejmiemy rękawice, kiedy zawalczymy z tą sytuacją w sensie pozytywnym, postaramy się zmienić tę sytuację, to okazuje się, że bardzo często udoskonalamy wiele innych rzeczy w organizacji. Uczymy się wielu rzeczy, ponieważ łatwo jest kogoś ocenić, że szef jest głupek, że pracownik jest oporny i tak dalej. Ale w momencie, kiedy my zaczynamy pracować nad tym problemem, nad tą sytuacją, to okazuje się, że wiele innych rzeczy się poprawia. Udoskonala się komunikacja w ogóle, wytwarza się fajniejsza atmosfera, wytwarzamy nowe procedury, nowe procesy czy nowe pomysły na dany projekt, jak go realizować. Wiele pozytywnych rzeczy się dzieje w momencie, kiedy rozwiążemy sytuację, która w danym momencie wydaje się beznadziejna. I teraz, jak to dokładnie robić? Tak jak mówię, będę mówił na webinarze, natomiast to, z czym chcecie zostawić dzisiaj, to jest to, że zadaj sobie takie 5 kluczowych pytań, które powinieneś sobie raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na kwartał zadawać, żeby nie doprowadzać do tych różnych problemów, o których dzisiaj mówiłem. I to jest takie 5 rad i 5 pytań weryfikujących. Pierwsze pytanie, które sobie odpowiedz, to jest: kiedy ostatnio wysłuchałeś osobę bez przerywania? Kiedy ostatnio faktycznie wsłuchałeś się w to, co osoba do ciebie mówiła? Zastanów się. Drugie to: kiedy ostatnio zadałeś sobie pytanie, co kieruje tą osobą? Na czym jej zależy? Kiedy to zrobiłeś? Kolejne pytanie. Kiedy ostatnio ustalałeś wartości, zasady, które mają usprawnić komunikację? Kiedy ostatnio to robiłeś? Kiedy ostatnio jasno wyjaśniłeś cel i standardy, według których chcesz, aby był zrobiony projekt i poprowadzone spotkanie czy spotkania? Kiedy ostatnio to zrobiłeś? I kiedy ostatnio doceniłeś pracownika czy szefa? Kiedy powiedziałeś coś więcej niż dzięki, dobra robota? Kiedy ostatnio zrobiłeś coś więcej? I te pytania powinieneś sobie zadać jako pracownik, jeśli jesteś szefem, jako szef. Przemyśl te pytania. Faktycznie, jeśli faktycznie chcesz poradzić sobie z problemem między szefem a pracownikiem, niezależnie czy jesteś szefem czy pracownikiem, to te pytania musisz sobie zadać. Ogarnąć to refleksją. A jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób wychodzić z konfliktów, w jaki sposób nie doprowadzać do tych problemów, o których tutaj mówię, w jaki sposób budować lepszą relację, lepszą współpracę, to zapisz się koniecznie na to szkolenie online'owe, bo tam będę mówił konkretne porady, co mówić, w jaki sposób się zachować, żeby nie być źle zrozumianym. Opowiem Ci również o kilku elementach tak zwanej piramidy efektywności, którą szeroko opisuję w swojej książce Ściana, którą napisałem z Wojtkiem Maroszkiem, jak pokonać opór i dokonać zmian. I tam jest pełne wyjaśnienie tego. Natomiast będę mówił o pewnych elementach, które wpływają na efektywność i współpracę. Bo tak naprawdę w biznesie współpraca o to chodzi, żeby dobrze się współpracowało, dobrze się żyło i żeby były efekty. Ale wiele osób nie wie do końca, jak to robić. Robi swoją robotę i jest jakaś tam atmosfera. Ale to nie jest to. Można być lepszym w tym, co robimy i współpraca może być znacznie lepsza na wyższym poziomie. I zachęcam Cię do tego, żeby po pierwsze zadać sobie te 5 pytań, o których przed chwilą mówiłem. Przewiń sobie, jeszcze zaraz je powtórzę. I zapisz się koniecznie na to szkolenie online, ponieważ ono da Ci wiele rozwiązań, jak poprawić relacje z szefem, jak poprawić relacje z pracownikiem, jak nie doprowadzać do konfliktu, jak sprawić, żeby siebie lepiej rozumieć, jak nie denerwować się na siebie, w jaki sposób prowadzić spotkania, żeby one były efektywne, w jaki sposób samemu popracować nad samym sobą, żeby być albo lepszym pracownikiem, albo lepszym szefem. I przypomnę jeszcze te 5 pytań. Kiedy ostatnio wysłuchałeś osoby bez przerywania? Kiedy ostatnio faktycznie wsłuchałeś się w to, co osoba do Ciebie mówiła? Kiedy ostatnio zadałeś sobie pytanie, co kieruje tą osobą? Na czym jej zależy? Kiedy ostatnio ustalałeś wartości, zasady, które mają usprawnić komunikację? Kiedy
Ostatnio jasno wyjaśniłeś cel i standardy, według których chcesz, aby był zrobiony projekt, poprowadzone spotkanie. I kiedy ostatnio doceniłeś pracownika czy szefa, kiedy powiedziałeś mu coś więcej niż dzięki, dobra robota. Nie? Bardzo ważne, żeby na te pytania sobie odpowiedzieć. Zapraszam serdecznie do tych przemyśleń i zapraszam serdecznie na szkolenie online. Link znajdziesz pod filmem na YouTubie albo poniżej w artykule, jeśli jesteś na blogu, albo w opisie podcastu. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejny czwartek, tym razem nie w sobotę, tylko w kolejny czwartek. Do usłyszenia i do zobaczenia.